W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Się z nami Jerzy Kulej, witam. Witam, dzień dobry. Może pierwsze pytanie, jak pan oceni poziom sportowy tego memoriału tegorocznego? Bardzo wysoki poziom, muszę powiedzieć, że dostrzegam w drużynach europejskich już ten powiew olimpijski. Przyjechali tutaj na ten sprawdzian już pod kątem Igrzysk Olimpijskich, potraktowali to jako start taki kontrolny i muszę powiedzieć, że niektórym federacjom bardzo to się udało. A jak oceni pan poziom, jaki zaprezentowali tutaj reprezentanci naszego kraju? No więc co do poziomu, co do przygotowań, uważam, że jesteśmy na jeden stopień niżej od Europy, że jednak ten program olimpijski jest troszkę tutaj spóźniony i poziom naszej reprezentacji, udziału naszej reprezentacji jest niezadowalający, bo jak przed chwilą zakończył się udział Polski w finałach, jedynym zawodnikiem, jaki znalazł się w finałach. Gdyby nie start dziewcząt, to byłoby cieniutko. Dziewczęta uratowały honor polskiego boksu. Od dłuższego czasu już to robią. Mam nadzieję, że również zrobią to w Londynie, bo nasza reprezentacja olimpijska dziewcząt w tych kategoriach olimpijskich, z których dzisiaj startowały nasze dziewczyny, zapowiada się bardzo interesująco i to może być takim optymistycznym akcentem tych finałów. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania polskich bokserów, no to pozostawiają jeszcze dużo do życzenia. Myślę, że kolejne turnieje mogą dać odpowiedź, bo to jeszcze jest chyba za wcześnie. Myśmy jeszcze nie przystąpili, prawdopodobnie, ja nie wiem, bo ja nie znam programu przygotowań do igrzysk, natomiast z poziomu, jaki prezentują nasi zawodnicy, domyślam się, bo to, co reprezentują swoje umiejętności, brak szybkości, brak koordynacji, to jest etap gdzieś w połowie przygotowań. Od tego się zaczynają dopiero, zaczyna się praca nad wąską specjalizacją, nad tym, co jest takie bardzo ważne w boksie, jak właśnie składność akcji, układanie pewnych akcji, a one są możliwe wówczas, kiedy zawodnik zaczyna myśleć, jak ma pewien repertuar już opracowany i dopracowany, to wtedy zaczyna kombinować, żeby go zastosować. Jeszcze tego nie widać u polskich bokserów. A czy są jacyś zawodnicy, ewentualnie zawodniczki, które mógłby pan za postawę na tym turnieju wyróżnić? Sądzę, że wszystkie polskie dziewczyny, które zdobyły tutaj maksymalną ilość możliwych medali złotych, to wszystko, całą tą właściwie tą rywalizację wygrały Polki. I tu był, no po prostu jak powiedziałem, z tego to jest takim optymistycznym akcentem tego turnieju. Natomiast dużo do życzenia pozostawia przygotowanie polskich bokserów. A czy któryś z tych bokserów widzi pan w najbliższym czasie szansę na przejście na zawodowstwo i jakiś większy sukces? To jest bardzo trudna odpowiedź na to pytanie, bo to jest loteria. Wie pan, gdybym ja znał odpowiedź na takie pytania, to sam bym sobie odpowiedział kiedyś i teraz na to, co mnie nieraz tam dręczy. Natomiast na pewno będą szukać rozwiązań po Igrzyskach Olimpijskich, bo furtka na zawodowstwo będzie otwarta. Jeżeli będziemy mieli reprezentantów na Igrzyskach i jeżeli uda się któremuś z polskich bokserów dotrzeć do strefy medalowej, a przypomnę tylko tak skromnie, że już od 4 Igrzysk Olimpijskich nie ma Polaka na podium. Ostatni Polak to Bartnik, brązowy medal. Barcelona to 4 olimpiady temu, także oczekujemy wreszcie występu Polaka w strefie medalowej i chcielibyśmy, żeby się znalazł taki w Londynie, bo to jest Europa, nie ma żadnych problemów klimatycznych z przystosowaniem się, tak jak to w Igrzyskach, gdzie trzeba to wziąć również pod uwagę. I uważam, że olimpiada, jeżeli będą reprezentanci Polski, bo cały czas jeszcze trwają eliminacje, i może być tak, że w ogóle nie będzie Polaków na Igrzyskach i wtedy nie będziemy mieli problemu, żeby na to pytanie odpowiedzieć, prawda? Bo jeżeli nie będzie, no to nie będzie szans walki nawet o medale. Więc poczekajmy jeszcze do tych Mistrzostw Świata, które lada moment się będą odbywały i te Mistrzostwa Świata będą
dadzą odpowiedź, bo udział w ćwierćfinałach tych mistrzostw świata już gwarantuje udział w igrzyskach. Także jest to ogromna szansa. Jeżeli zakwalifikujemy się do igrzysk, wtedy odpowiemy sobie na kolejne pytanie, czy ci nasi kandydaci mają jakąś szansę na igrzyskach. Dziękujemy pięknie za wywiad. Dziękuję bardzo.